raz pierwszy w tym sezonie wybraliśmy się na Via Ferrata, także mam trochę stracha, dlatego że taka prawie roczna przerwa robi robotę, a ta Ferrata, z tego co czytałam, raczej będzie wymagająca. Składać się będzie ona z 3 odcinków, ale z całą pewnością rezygnujemy z tego ostatniego, dlatego że naczytałam się, że całkiem dużo osób było ściąganych tam helikopterem i jest to napisane wyraźnie, że osoby, które nie trenują regularnie i nie mają bardzo silnej górnej części ciała, powinny zrezygnować po 2 odcinku i my tak właśnie zrobimy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, co to jest Via Ferrata, jaki sprzęt jest niezbędny, żeby się na taki szlak wybrać, to zapraszam Was na film, który nagrałam już kiedyś, także trzymajcie kciuki i zapraszam Was na wspólne przejście. Przez całą Ferratę będzie nam towarzyszyć szum wody, dlatego że jesteśmy w wąwozie rzeki i będzie też oczywiście most nad tą rzeką. Ja mam nadzieję, że będę się dobrze bawić i że strach mi nie zabierze tego. Just resting a little bit. Yeah. Did you already did this one or not? Not yet, the second part? Not yet. No. Okay. It's a little bit more difficult, but the third part is very difficult. Yeah, I read that. We're not gonna do the third part. We're gonna go after the second okay. one. Good luck. Thank you for that. You too. Thank you. Bye-bye. Mamy pierwszy moment, gdzie możemy odpocząć i przed chwilą mijała nas ekipa i chłopak się zapytał nas, czy jesteśmy świadomi, jak ta trasa potem się zmienia, że jest 3 odcinek, który jest bardzo trudny. I ja w odpowiedzi od razu powiedziałam, że tak, wiemy, nawet się nie porywamy i zamierzamy po 2 odcinku zejść. A czytając o tym szlaku, natknęłam się na sporo historii ludzi, którzy szybko zaczęli i stwierdzili, że dadzą radę i potem ściągali ich helikopterem i mi się wydaje, że w takich momentach trzeba naprawdę ocenić swoje możliwości obiektywnie i jeżeli nie ćwiczy się regularnie, to nie pchać się w takie miejsca, bo potem tylko narobimy sobie problemów i jak nie mamy odpowiedniego ubezpieczenia w Szwajcarii, to taka podróż, przelot takim helikopterem może kosztować nawet 3000 franków. Ja dzisiaj jeszcze w pociągu rano wykupiłam sobie ubezpieczenie, które mi się już skończyło i w razie czego mnie ściągną i raczej mój ubezpieczyciel odda mi za to hajs, ale na pewno nie zamierzam się tam pchać.
taka jest okrutnie głośna, w ogóle nie jesteśmy w stanie nawet się ze sobą tu komunikować. Po prostu jest wielki łomot. Fajny odcinek, ale rzeczywiście dość wymagający. Ale nie na tyle, żebym teraz się bała iść dalej. Troszkę trzeba po prostu strzepać dłonie, bo one właśnie od uścisku mocno się zmęczą, ale ogólnie bardzo przyjemne. Ja lubię najbardziej takie momenty, dlatego że wtedy czuć troszeczkę ten zastrzyk adrenaliny. Ja osobiście dlatego właśnie chodzę na tego typu trasy. To jest najprzyjemniejsze zdecydowanie tej całej przygody ferratowej. Chodźmy. Przed nami jeszcze takie podejście i tutaj troszkę wspinaczki przed nami. Tutaj jest mocno. Zaczynam rozumieć, o co chodzi, że tutaj można czuć zmęczenie w rękach i dlaczego, jeżeli je czuć, to warto zrezygnować z tego trzeciego odcinka. Myślę, że nawet gdybym nie przeczytała tego, to już bym się dalej nie porwała. No, pionowa ściana po prostu na koniec. Wymagająca dużego wysiłku, szczególnie jeśli chodzi o ręce, bo tutaj jest troszkę też kąt taki, że się wisi do tyłu, więc no ręce są ważne. Ale myślałam, że mam dużo słabsze te ręce, jednak wcale nie jest tak źle. Tętno ile? To jest po 27. I tu już doskonale widać most. Ostatni odcinek. Nieźle daje mi w kość, już mnie bolą dłonie. Tutaj już całe szczęście widzę tabliczkę, że kończy się druga część. Zaraz wam pokażę. Tam jest tabliczka, że kończy się druga część. A gdybym chciała jeszcze iść i zniszczyć swoje życie dzisiaj i kogoś, kto musiałby mnie helikopterem ściągać, to w prawo.
Także ja. Oczywiście w lewo, bo końcówka jest mocna. A przede mną ostatni pionowy odcinek i ferrata się kończy. No i jesteśmy już poza skałą. Można odetchnąć. Jestem cała mokra, także cieszę się, że wzięłam koszulkę na zmianę do pociągu, żeby nie straszyć ludzi. Ferrata bardzo fajna, jeżeli lubicie takie aktywności i mieszkacie w Szwajcarii i macie odrobinę kondycji, to bardzo polecam. Taki aktualnie mam widok z góry, jak widać już na pewno, bo nikogo tam nie ma ze sprzętem. Ten most jest częścią pierwszego szlaku, także na spokojnie, już bez żadnej adrenaliny i bez sprzętu przejdziemy się tam i popodziwiamy sobie winnicę w kantonie Valais. To by było na tyle dzisiaj. Jak zwykle widzimy się w kolejnym filmie.